Przebiegliśmy gdzieś około 500 metrów, dalej była cisza. Stanęliśmy i dalej nasłuchiwania nie było, bo wtedy usłyszeliśmy już też odgłosy psa i dalej był płacz dziecka, pojedyncze płacze dziecka. No, udaliśmy się w tamtym kierunku, ujrzeliśmy dziecko leżące w trzcinach, przemoczone było, była tam woda w lasku. Ten piesek to jest najważniejszy w tej całej historii, jest bohaterem. Nie? Dzięki temu pieskowi ta dziewczynka, myślę, że przeżyła tą noc. Po prostu jest to, że ona z tym psem to cały czas przebywała. Ona go na chwilę nie odstępowała. Jak była u mnie, bo ja ją pilnowałam, to ciągle babcia zawoła i Czarka do domu. I chleb kazała, kromki chleba brała i go karmiła ciągle. Ten piesek, który był z nią, to prawdopodobnie ją w jakiś sposób pogrzebał. On się tam przy niej położył i no, ona w końcu zasnęła. Chodziła, umęczyła się i przysnęła.